Witam Was serdecznie w kolejnym nowym wideoniusie. Dzisiaj nad brzegiem Jeziora Mogileńskiego, zaraz za klasztorem, który później Wam też pokażę. Miejsce bajeczne, miejsce wyciszone, gdzie słychać śpiew ptaków, kąkanie żab i można się nasycić pięknym widokiem natury, jeziora, dalej jakichś lasów i ludzi przechadzających się obok, czy łowiących po prostu ryby, wędkarzy. W tym miejscu chciałbym Was zaprosić na oglądanie nowego wideoniusa, który dla Was przygotowałem. Wczoraj, w piątek 9 czerwca, miała miejsce ostatnia audycja Decybel, którą prowadzi Michał Matusiak, Mike Kajs. Ostatnia przed przerwą wakacyjną. Więcej już tej audycji do wakacji nie będzie. Michał powiedział wczoraj, że powróci po wakacjach, ale dokładnie nie wie kiedy, ponieważ będzie się przeprowadzał. Będzie sobie od nowa organizować swoje studio, ale wierzę w to, że to będzie krótko po tych wakacjach, bo te wakacje ma nastąpić ta przeprowadzka. Liczymy na szybki powrót Majka do R-Stacji. Co nas czeka w przyszłym tygodniu? Dwie audycje tylko, we wtorek i w czwartek. We wtorek kolejna elektroniczna terapia, którą poprowadzimy wraz z Michałem Jurczykiem Gackiem, i czwartkowe markowe granie, gdzie znów przedstawię Wam nowości, Wasze premiery, paczuszki od Was, wielką pakę od Opata, no i coś od siebie na pewno również dodam, więc zapraszam Was serdecznie. Czwartek 22 markowe granie i wcześniej we wtorek audycja kolejna, elektroniczna terapia. W czerwcu, jak już Wam wspomniałem w ostatnim wideoniusie, czerwiec jest ostatnim miesiącem grania R-Stacji na żywo do wakacji. Przez wakacje, cały lipiec i sierpień, mamy wakacyjną przerwę. Postaram się, żeby przez ten czas autopilot był bardziej ciekawy, bardziej urozmaicony w audycje może archiwalne, gdzieś tam zaplączę po drodze w autopilocie, żeby nie tylko można było sobie słuchać muzyki, ale również powspominać stare audycje, które są dostępne w archiwum, żeby jakoś tak zrekompensować Wam to, że tych audycji faktycznie nie będzie. Mam nadzieję, że wakacje nie będą czasem straconym dla R-Stacji, że będziecie nas słuchać, wracać i zbierać sił na kolejną porcję audycji na żywo już od września. Życzę Wam miłego, fajnego weekendu, udanej, miłej soboty ze słońcem, chociaż u nas dzisiaj w Mogilnie nie ma słońca. Padał całkiem niedawno deszcz, przed nami cała niedziela. Wypoczywajcie, odpoczywajcie i do usłyszenia we wtorek na elektronicznej terapii.